główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamila Korzeniowska. Na zegarach 18.30. Dobry wieczór. Pora na najważniejsze informacje z Opolszczyzny. Postanowiłem wyznaczyć nagrodę 10 tysięcy złotych. Seria podpaleń. O włos od tragedii. Ci mężczyźni zostali prawomocnie skazani i są teraz obecnie poszukiwani na podstawie listów gończych wydanych przez prokuraturę. Policja apeluje o pomoc. Chcę, żeby przestał palić mój tata. Fotografie inspirowane życiem. Straty liczone w tysiącach i blady strach, który trudno wycenić. Ktoś z uporem maniaka podpala własność stadniny koni w Prudniku. Strażacy ratują, co się da, ale na podpalacza nie ma na razie rady. Dzisiaj wyznaczono nagrodę za pomoc w ujęciu sprawcy. Wojciech Bulasz. To była ciężka noc dla strażaków z okolic Prudnika. Kilkaset bel słomy płonęło między Łąką Prudnicką a Wierzbcem. Generalnie jak strażacy przybyli, to cała sterta była objęta już pożarem. Tak jak w tych poprzednich dwóch zdarzeniach, tak samo działania nasze polegały tylko i wyłącznie na zabezpieczeniu tego palącego się w całości sterty, a później dogaszeniu tego, co pozostało po spaleniu się. To nie był pierwszy taki przypadek, przyznaje policja. W jednym przypadku zostały podpalone dwie sterty, w drugim jedna. Natomiast w dalszym ciągu trwają czynności mające na celu ustalić sprawcę zdarzenia. Podpalacza podejrzewa także prezes stadniny koni w Prudniku. Wszystkie pożary stert wybuchły na terenie pól należących do spółki. Słoma była paszą dla koni i krów hodowanych przez stadninę. Dotychczas około 150 tysięcy stadnina poniosła straty z tego względu, że zostaną spłonione, natomiast mamy to ubezpieczone. Jednak spółka do sprawy podchodzi poważnie, stąd apel jej szefa o wskazanie winnego. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, martwimy się o dalsze sterty, dlatego postanowiłem wyznaczyć nagrodę 10 tysięcy złotych, jeśli ktoś pomoże schwytać podpalacza. Pozostaje jeszcze pytanie o powód podpaleń. Na razie nie potrafią odpowiedzieć na nie ani śledczy, ani pracownicy stadniny. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski. Są groźnymi przestępcami, nadal nieuchwytni, dlatego policja apeluje o pomoc w ich odnalezieniu. Listy gończe wydały już sądy i publikują wizerunek. Nie pozwólmy, aby pozostali bezkarni, apeluje opolska policja. O tym, kogo szuka i jak pomóc, Katarzyna Polaczek. Znęcanie się, wprowadzenie do obrotu dużej ilości narkotyków czy uchylanie od obowiązku alimentacyjnego to przestępstwa, za które mieszkańcy Opola zostali skazani, uchylają się jednak przed organami ścigania. Kogo dokładnie w tej chwili poszukuje policja, o tym młodszy aspirant Przemysław Kędzior. Dzień dobry. Dzień dobry. Policjanci z Komisariatu Pierwszego Policji w Opolu prowadzą poszukiwania za trzema mężczyznami. To mieszkańcy naszego miasta Opola w wieku od 36 do 40 lat. Ci mężczyźni zostali prawomocnie skazani i są teraz obecnie poszukiwani na podstawie listów gończych wydanych przez prokuraturę i sąd. Ci mężczyźni, tak jak pani wspomniała, uchylają się tutaj, ukrywają się przed organami ścigania, dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców naszego miasta i osób, które rozpoznają te osoby, o kontakt z policjantami z Komisariatu Pierwszego Policji w Opolu pod numerem 47 864 2592 lub z każdą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dodam, że wizerunki wszystkich osób poszukiwanych przez policję znajdują się na stronie poszukiwani.policja.pl. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski. Choć powyborczy kurz już zdążył opaść, to problemy dla niektórych osób dopiero się rozpoczynają. Związane jest to z przypadkami zniszczenia plakatów, a także łamania ciszy wyborczej. O agitacji i jej konsekwencjach Jakub Słupecki. Ponad 50 przypadków niszczenia materiałów wyborczych. Tyle zawiadomień od początku kampanii odnotowali funkcjonariusze policji. Zakończyły się wystawieniem mandatu. Niektórzy ze swojego występku będą musieli tłumaczyć się przed sądem. W Brzegu zatrzymaliśmy również na gorącym uczynku mężczyznę. On szedł ulicą i zrywał wszystkie napotkane plakaty, banery wyborcze. I tutaj rzeczywiście wartość zniszczonego mienia przekroczyła te 800 zł. Mężczyzna został zatrzymany, okazało się, że był nietrzeźwy. Natomiast teraz czeka go sprawa w sądzie i będzie odpowiadał z kodeksu karnego za zniszczenie mienia, a za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia.
Cisza wyborcza również obfitowała w zgłoszenia o jej łamaniu. Zarówno klasycznie, poprzez wieszanie nowych plakatów, jak i w nowoczesny sposób, cyfrowy, przy użyciu portali społecznościowych. Otrzymaliśmy kilka zgłoszeń związanych z ciszą wyborczą. Także tutaj publikowanie postów na mediach społecznościowych, bo to również jest złamanie ciszy wyborczej. Natomiast zatrzymaliśmy na gorącym uczynku jednego mężczyznę, który w powiecie opolskim ukradł z przedlokalu wyborczego flagę narodową. On został zatrzymany, okazało się, że był nietrzeźwy, natomiast odpowie tutaj jak za przestępstwo. Dość nietypowa sytuacja spotkała wojewódzkiego inspektora zabytków, który w Strzelcach Opolskich oraz Głuchołazach zmuszony był reagować na przypadki zawieszania banerów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Po pierwsze, oczywiście wszędzie chodzi o zgodę, ponieważ to były budynki w rejestrze, ale jeżeli umieszczający swoje banery przy okazji uszkodzili daną strukturę muru, to mamy tutaj zawiadomienie o popełnienie po prostu wykroczenia. Zarówno łamanie ciszy wyborczej, jak i niszczenie materiałów agitacyjnych skutkować może konsekwencjami w postaci grzywny oraz w skrajnych przypadkach konsekwencjami karnymi. Wszelkie niszczenie, zamalowywanie, zdrapywanie plakatów jest właśnie zagrożone karą grzywny nawet do 1000 zł, która może być nałożona przez policjantów. Natomiast w przypadku wieszania plakatów to też nie ma tutaj miejsca na taką samowolność, czyli żeby móc powiesić plakat wyborczy, potrzebna jest zgoda administratora posesji. Choć w niektórych miejscach kampania formalnie dobiegła końca, to politycy nadal muszą się mieć na baczności. Związane jest to z obowiązkiem usunięcia swoich materiałów wyborczych z przestrzeni publicznej, na co mają 30 dni od dnia wyborów. Po terminie na pełnomocnika komitetu może zostać nałożona grzywna, nawet do 5000 zł. Jakub Słupecki, Kurier Opolski. Z powodu palenia papierosów codziennie na świecie umiera ponad 20 tysięcy ludzi. To właśnie promowanie życia bez tytoniu było tematem konkursu Sam nie palę i innym odradzam. Uczestnikami konkursu byli uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Ich prace dosłownie chwytają za serce. Damian Machowski to zwycięzca. Jednak to nie nagrody skusiły go do wysłania tej zwycięskiej fotografii na konkurs. Motywacja była głębsza. Chcę, żeby przestał palić mój tata. Dalej mu ciągle to mówię. Coś próbuję, ale dalej wierzę w niego, że mu się uda. Uczestnicy konkursu to uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej. To nie przypadek. To właśnie wtedy młodzież sięga po nikotynę. Z badań przeprowadzonych przez Państwowy Zakład Higieny pierwszego papierosa ma za sobą ponad 60% 15-latków. Ważne jest, żeby kreować wizerunek młodego człowieka, który nie pali, który odmawia paleniu. I tutaj w tych fotografiach najczęściej właśnie ten wizerunek młodego człowieka odmawiającego palenia jest bardzo często powtarzany. Konkurs jak co roku zorganizował Opolski Sanepid oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Wicewojewoda Piotr Pośpiech nie ukrywał, że wizja nastolatków zrobiła na nim spore wrażenie. To co uda się wytłumaczyć, trafić do przekonania także tych młodych ludzi, to zaowocuje później ich zdrowiem po prostu. Głównym celem konkursu jest szerzenie świadomości o szkodliwości palenia. Sami laureaci przyznają jednak, że powodów było więcej. Dużo osób, rodziców pali i my jako dzieci bierzemy przykład z rodziców, dlatego my bierzemy przykład, jak rodzice palą, to my częściej sięgamy po papierosy. Na całym świecie z powodu chorób związanych z paleniem tytoniu umiera rocznie około 8 milionów osób. W Polsce jest to aż 70 tysięcy osób. A w tym serwisie jeszcze między innymi. Dwójka z nich jest bardzo taka przebojowa, cały czas się bawią. Trzeci jest bardziej wycofany. Pierwszy krok w nowej rzeczywistości. Galeryjna rewia mody. W Miejskiej Bibliotece Publicznej uczniowie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego imienia Jana Cybisa w Opolu otworzyli swoją kolejną wystawę, za pomocą której udowadniają, że sztukę da się również nosić. Tych kreacji nie powstydziłby się żaden ceniony projektant mody. Wystawa pod tytułem Sztuka do noszenia zamieniła Galerię Zamostek w istne modowe atelier. Uczniowie kierują się swoim własną wyobraźnią, swoim własnym gustem, także te prace są na pewno unikatowe. Na wystawie zaprezentowano prace nagrodzone w ogólnopolskim konkursie Czarne na Białym oraz te eksponowane na Gali Mody Polskiej w Poznaniu i targach Amber Expo Gdańsk. Wykonali je uczniowie klas 1-4 opolskiego plastyczniaka. To tak
przeszło od dziadka, ponieważ szył też na maszynie dla mojej mamy sukienki i też tak idę jego krokami. Na ścianach galerii zawisły projekty w stylu op-art oraz te inspirowane poematem Boska Komedia Dantego Alighieri. Manekiny zdobią zaś kreacje, których motywem przewodnim był m.in. bursztyn i to w różnej postaci. Przyniosłam gotowy projekt do moich nauczycielek i stwierdziły, że kurczę, fajnie by było coś tu dodać, więc stwierdziliśmy, że dodamy jakąś pelerynkę i tak się ze mną ciągną te pelerynki. Inspirowałam się właśnie kolorami bursztynu, że są przeźroczyste, różnokolorowe, pomarańcze, żółcie, biele i żeby tak wszystko się ładnie mieszało i komponowało. Pracę uczniów charakteryzuje także wszechstronność wykorzystanych do ich wykonania technik, w tym chociażby origami, a także różnorodność w doborze materiałów. Tkaniny, na której wykonywałyśmy ekoprint, czyli odciski naturalnych roślin, które znajdujemy sezonowo i które dają fantastyczne graficzne odbitki. Ekspozycję w Galerii Zamostek będzie można oglądać do 30 kwietnia. Do tematu powrócimy również w najbliższy wtorek w premierowym odcinku programu Strefa Kultury. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski. Chociaż to tygrysy, to mają wilczy apetyt. Potrafią zjeść nawet 2,5 kg mięsa dziennie. Odris, Odrus i Odraj wyruszyły na spacer w plenerze. Trzy tygrysy amurskie, które w ubiegłym roku przyszły na świat w opolskim ogrodzie zoologicznym, po raz pierwszy wyszły na zewnętrzny wybieg. Powoli, ostrożnie i nieco nieśmiało, a jednak z dużą ciekawością. Odris i Odrus wspólnie opuścili pawilon i zadebiutowali na zewnętrznym wybiegu. Odraj na aklimatyzację potrzebował nieco więcej czasu, choć on wkrótce dołączył do braci. Różnią się charakterami. Dwójka z nich jest bardzo taka przebojowa, cały czas się bawią. Trzeci jest bardziej wycofany, z charakteru bardziej przypomina swojego ojca. Ostrożny, nie uczestniczy za często w tych zabawach, ale jak już go bracia sprowokują, to wtedy dołącza się do nich. Duże koty zainteresowała przede wszystkim trawa. Młode tygrysy do dyspozycji mają jeden z największych i najnowocześniejszych wybiegów w Europie. Jego powierzchnia to ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Jest także miejsce na wodne figle. Tygrysy uwielbiają się kąpać. Mają tutaj przygotowane cieki wodne, łącznie z takim rozlewiskiem, z którego dorosłe tygrysy korzystają. Młode będą jeszcze lepiej korzystały, bo one będą się bawiły i baraszkowały w tej wodzie. Także tu liczymy na to, że to im bardzo przypadnie do gustu. Odris, Odraj i Odrus to potomkowie Diego, który do Opola przyjechał z krakowskiego zoo zimą 2021 roku i sprowadzonej rok później z Czech Umy. Maluchy przyszły na świat w sierpniu zeszłego roku, a całkowitą dojrzałość osiągną za kilka miesięcy. W przyszłości Diego i Uma mają szansę na kolejne potomstwo. Na razie naszym takim priorytetem jest to, żeby nie doszło do ponownych narodzin, ponieważ no, musimy poczekać, aż się te tygrysy odchowają. To około półtorej roku pozostaną na pewno jeszcze tutaj u nas w Opolu, a później będziemy chcieli, żeby stały się częścią tego programu hodowlanego europejskiego i znalazły nowe miejsca w innych ogrodach zoologicznych, które w tych programach uczestniczą. Zanim to nastąpi, tygrysią rodzinę w komplecie można podziwiać na otwartym wybiegu opolskiego zoo w godzinach 9-16. Na co dzień gaszą pożary, pilnują porządku czy nadzorują więźniów. Dziś przesuwali pionki po planszy. W Głuchołazach trwają Mistrzostwa Polskich Służb Mundurowych w szachach, a my przyjrzeliśmy się, jak resorty siłowe radzą sobie w grze królów. Zawody z bardzo długą tradycją, już 23. edycja odbywa się w tym roku. Blisko 70 zawodników zjechało dokładnie z całej Polski. Są to przedstawiciele różnych służb, z czego przewaga w tych zawodników akurat jest na rzecz Wojska Polskiego, ponieważ żołnierzy u nas jest najwięcej. Szachy to taka piękna gra, że jak się człowiek raz nauczy grać, gdzieś tam zależy kiedy to nastąpi, jak się nauczy, to można grać do końca życia, dopóki człowiek funkcjonuje, jest jeszcze w stanie przesuwać bierki i te zwoje mu tam się jeszcze nie poprostowały całkiem, to młodzi mogą grać ze starszymi, starsi z młodszymi, w różnym wieku. Zresztą jak widać na sali tutaj, gdzie się spotykamy. I to jest chyba w tym najpiękniejsze. Przyjeżdżają tu zawodnicy, którzy no, muszą się legitymować, mieć potwierdzenie z tych służb, że ich reprezentują te służby. No najwyżsi mają tutaj tytuły no, kandydata czy mistrza krajowego.
Choć nieraz zapowiadano jego nieunikniony upadek, nadal żyje i ma się całkiem nieźle. Radio, ta jedna ze starszych form masowego przekazu, obchodzi dziś swoje święto. Głosy znane z głośników już teraz na antenie TVP Trzeopole. Najbardziej lubię kontakt ze słuchaczami. Ja podaję im numer 774-541-541. Dzwońcie w jakiejś sprawie, jak wpada kilkadziesiąt telefonów, to jestem zachwycony. Dzisiaj takie pytanie z familiady im rzuciłem. Takie łączenie radia i telewizji. Karol Strasburger zapytał. Zwierzę, które jednocześnie jest przedmiotem. I moja ulubiona odpowiedź? To będzie małpka. No i coś piękniejszego może być? Pamiętam taką sytuację z mojej historii radiowej, bo często sobie ludzie wyobrażają, jak wyglądają te osoby, które są po drugiej stronie anteny. Kiedyś na jednej z naszych wyjazdowych akcji pamiętam, że przyglądał mi się pewien mężczyzna. Przyglądał, w końcu się zdecydował podejść i mówi tak. Nie tak sobie panią wyobrażałem. No to jak pan sobie wyobrażał, zapytałam. No o wiele starszą i taką grubą. Byłam bardzo zadowolona, że w ten sposób go rozczarowałam. O tym, że to tak w zasadzie radio publiczne wychowało niejednego radiowca i u mnie też się tak zaczęło. W wieku 18 lat pierwsza przygoda w Radio Pole zaczęło się od czytania kartek, które przychodziły z pozdrowieniami. Później już audycja sobotnia, którą prowadziłem, została mi przekazana. Przy okazji pozdrawiam moich radiowych idoli, u których się nauczyłem radiowego rzemiosła, bo to jednak jest rzemiosło. Jakby na to nie patrzeć, wiele lat, które człowiek spędza przy sprzęcie, przy ludziach i też przede wszystkim uczy się radia. A na zakończenie informacje sportowe. Dzisiaj Mickiewicz-Kluczbork grał z BBTS-em Bielsko-Biała. To ćwierćfinał Tauron pierwszej ligi mężczyzn. Spotkanie obserwował Krzysztof Kostęcki z redakcji sportowej. Dzień dobry Krzysztofie, powiedz proszę, jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie? Dzień dobry Kamilo, dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, co to był za mecz i co to były za emocje? Emocje do samego końca, do samej końcówki, do ostatniego punktu, bowiem mecz trwał blisko 2-2,5 godziny. Zakończył się po tiebreaku i z uśmiechem na twarzy mogę Państwu powiedzieć, że Kluczborczanie wygrali to spotkanie, tak jak wspomniałem, po tiebreaku 3-2. Ale zanim to nastąpiło, przypomnijmy, Szanowni Państwo, podopieczni Mariusza Łysiaka do ćwierćfinału Tauron pierwszej ligi mężczyzn przystąpili z 6 miejsca, bowiem to właśnie na tej lokacie zakończyli rundę zasadniczą i w ten sposób utworzyli parę ćwierćfinałową z trzecim BBTS-em Bielsko-Biała. W pierwszym spotkaniu tych drużyn bielszczanie pokonali we własnej hali ekipę z naszego regionu 3-0 i właśnie z podobnym nastawieniem, z takim bardzo bojowym nastawieniem przyjechali dzisiaj tutaj do Kluczborka, bowiem rywalizacja w ćwierćfinale Tauron pierwszej ligi mężczyzn trwa do dwóch wygranych. Przyjechali i niestety, ale Kluczbork postawił się, Mickiewicz postawił się bardzo mocno w pierwszym secie. Kluczborczanie wygrali set do 22, w dwóch pozostałych, w dwóch kolejnych przegrali do 15 i do 20. W czwartym Kluczbork odrodził się i wygrał ponownie do 22 i w tiebreaku wygrał 15 do 10. Tym sposobem przedłużył sobie swoją szansę, swoją grę w ćwierćfinale Tauron pierwszej ligi mężczyzn i teraz rywalizacja ponownie powraca do Bielska. Spotkanie będzie 17 kwietnia, czyli w następną środę o godzinie 18 w Bielsku. Szanowni Państwo, zapraszam Was na jutro. Sport o Polskiej o godzinie 18.25. Przygotuję krótką relację z tego spotkania, a także pomeczowe wypowiedzi zawodników obu drużyn. To był Krzysztof Kostęcki z redakcji sportowej. Bardzo dziękujemy za te relacje. A w tym wydaniu Kuriera Opolskiego to już wszystkie informacje. Za chwilę prognoza pogody i Martyna Kawka. Następnie rozmowa dnia. Gościem Małgorzaty Lis-Skupińskiej będzie Hubert Ibrom, burmistrz gminy Ujazd. A na kolejny serwis zapraszam Państwa o 21.30. Do zobaczenia.